w jakim kierunku ten człowiek będzie dążył, w kierunku przechowywania jakiego rodzaju odpadów. I proszę o pokazanie dla każdego z rodzaju odpadów technicznie środki zabezpieczenia gruntów, środki zabezpieczenia przeciwpożarowego i wszystkie inne możliwe, które planujecie do każdego rodzaju odpadów. Jestem specjalistą w bateriach, jeśli chodzi o potencjalne zagrożenie. Proszę Państwa, ja tej beletrystyki mam dosyć. To jest pierdoły i nic więcej. Przyjechała firma, która się lansuje w projektowaniu, w budowaniu. Pan się zna na odpadach, a nas interesuje jedna kwestia. Czy pan burmistrz i władze gminy są za lokalizacją Pszoka na ulicy Lewotyczna, czy nie? I to jest pierwsze zagadnienie. No okay, to jest ten nasz cały las, pana, firmy, państwa, firmy, to zaznaczcie sobie państwo na koniec, kto chce, kogo to interesuje, niech to będzie. Jedno pytanie czy do pana burmistrza i do władz gminy. Czy państwo jesteście za lokalizacją Pszoku, przeciwko któremu nic nie mamy, bo każdy z nas produkuje odpady, na ulicy Energetycznej, czy nie? Proste i konkretne pytanie. Czy pan dopiero przyszedł? Nie, ja się nie spóźniłem, panie burmistrzu. Mówiłem panu dzień dobry przed wejściem. Jeśli z pana wypowiedzi, ja wywnioskowałem, że szukacie państwo alternatywnych rozwiązań, tak? To ja się pytam, czy to jest ściema te alternatywy poszukiwania, czy to jest to wszystko, co się odbywa tu i teraz, żeby na końcu powiedzieć, że jednak Energetyczna jest najlepszym rozwiązaniem. I to jest moje pytanie. To jest pytanie do pana jako ministra, ponieważ panie burmistrzu, znamy się nie od dzisiaj, pan zna moją siłę rażenia społecznego, bo dzięki moim działaniom jest pan między innymi burmistrzem drugiej kadencji, o tym pan doskonale też wie. I ja jestem zwolennikiem trzeźwego myślenia, które pan reprezentuje. Tylko pytam się, jakie jest pana stanowisko, bo ja już uczestniczę w którymś spotkaniu z panem dotyczącym. Da pan nam słowo, że nie będzie na Energetycznej tego Pszoku, czy nie? Nie tak obawię przed pańską siłą rażenia. Opowiedz pan, że ma okazję przekonać. Tak, nie dam oczywiście słowa, że nie będzie Pszoku przyenergetyczny. To do widzenia. Nie dam słowa, że będzie przyenergetyczny. Tak, na początku spotkania powiedziałem wyraźnie. Szukamy alternatywnego rozwiązania. Tym alternatywnym rozwiązaniem jest działka przy ulicy Orzeszkowej. Jeżeli ta działka spełni wszystkie warunki, o których mówiłem na wstępie, przeniesiemy Pszok na ulicę Orzeszkową, narażając się na protesty okolicznych mieszkańców. To jest jedyne słowo, jakie mogę w tej chwili państwu dać. Jeżeli ta Mazurskiej, jeżeli ta działka nie wypali, wrócimy do działki przy ulicy. Nazywam się Józef Wierzchowski. Jestem radny z tego terenu. Proszę państwa, jestem prezesem spółdzielni mieszkaniowej Patronat, która reprezentuje, ma 500 domów jednorodzinnych. Okręgi mamy jednomandatowe, czyli jestem jedyny radny z tego okręgu, gdzie jest proponowany Pszok. Ze mną nikt nie konsultował, ze mną tej lokalizacji, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, jakie są odczucia ludzkie. Zebrało się rządząca koalicja w Piasecznie i postanowiła, że najlepsza będzie ulica Energetyczna. Taka była prawda, proszę państwa. Natomiast możemy sobie opowiadać wiele różnych rzeczy, śmiecie będą zawsze śmieciami. I pan burmistrz, jak referował, to używał takiego określenia, że była jeszcze jedna taka działka, prawda, niedaleko Pewiku, no na zadupiu, powiedzieć. Proszę państwa, tak, tego typu instalacje powinny być budowane na zadupiu. To nie chodzi o to, żeby to było blisko. Niezadowolenie wszystkich z tego tytułu jest, proszę państwa, że to jest blisko i po co na siłę nas uszczęśliwiać. Jest teren przy Żeromskiego, gdzie jest oczyszczalnia ścieków, gdzie już tego typu uciążliwości tam występują. W związku z tym tam należy wykupić działkę i tam zrobić, a my chętnie tam pojedziemy. Pan burmistrz.
jeszcze jedną ciekawostkę z dzisiejszej sesji, proszę Państwa. Bo dzisiaj była sesja, pan burmistrz tak troszczy o wydatki finansowe, że nie chce wydawać pieniędzy na działki drogie. Znacie Państwo taką działkę, proszę Państwa, przy ulicy Energetycznej, pomiędzy ulicą Lubinową a Granitową. To była działka niedawno Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Potem wykupiło tam dwóch ludzi tą działeczkę. Tam jest około hektara. Panie radny, co to ma wspólnego z przodkiem? Proszę pana, ja wiem, co ja akurat mówię, a to jest bardzo ważna... Są ludzie z tego terenu i ja pragnę Państwa poinformować jako wasz radny. Proszę Państwa, panie burmistrzu. Chodzili do meritum, tak? Proszę Państwa, mam dla Państwa bardzo ważną informację. Proszę Państwa, dzisiaj na sesji pan burmistrz złożył wniosek. Gmina dwa lata temu w tej działce wykupiła jedną drugą udział. Ja wtedy nawet byłem za tym, żeby to jedno, drugie udziału wykupić, żeby jako gmina miała kontrolę nad tym, co się tam będzie budowało. Ale dzisiaj pan burmistrz złożył wniosek, żeby wykupić jedną, drugą udziału w tej działce. W związku z tym zapytałem pana burmistrza, co zamierza na tej działce jako właściciel budować. No i pan burmistrz mi odpowiedział, że jest bardzo duża potrzeba budowania mieszkań komunalnych. Mieszkań komunalnych. Dzisiaj Rada Miejska decyzję podjęła wykupienia tej działki. Ta działka jest mieszkaniowa. Nadarzyńska została zburzona. Oprócz przoku jeszcze na ulicy Energetycznej pan burmistrz zaserwować chce nam budownictwo komunalne. I to jest news dzisiejszego dnia, proszę Państwa. I dlatego też, proszę Państwa, ja osobiście jako radny tego terenu uważam, że nie w tym jest rzecz, żeby to było blisko i na siłę ludzi uszczęśliwiać, że skoro przychodzą ludzie i mówią, słuchajcie, no róbmy, nieprawdą jest to, że wszystkie tereny będą oprotestowane. Jeśli będą obok mieszkańcy, to będą protestować. Ale tam, gdzie jest oczyszczalnia, mieszkańców nie ma. Tam mieszkańców nie ma. I panie burmistrzu, niech pan wyda ten milion, czy tam pół miliona, jak dzisiaj było wydane na tą działeczkę, wcześniej było wydane 1 200 000, teraz 1 800 000, 3 miliony złotych na działkę, żeby zbudować budynek komunalny, gdzie przed działkę leci linia wysokiego napięcia, gdzie można zbudować bardzo mało, że lokalizacja jest do kitu, że również można tego typu inwestycje budować, proszę Państwa, na obrzeżach miasta, a nie tam, gdzie są domy jednorodzinne, żeby budownictwo komunalne, czyli budownictwo. Czy pozwolicie Państwo, że się odniosę do wypowiedzi pana radnego? Mogę? Chociaż to nie ma nic wspólnego z przokiem, niemniej muszę się odnieść. Pan radny oczywiście manipuluje informacjami, ponieważ pan radny oszukuje Państwa, mówiąc wprost. Tak? Działkę, żeśmy rzeczywiście tą działkę wykupiliśmy współwłasność tej działki, skorzystaliśmy z prawa pierwokupu. Panie radny, wie pan był uprzejmie. Ja poszukuję, to chcę posłuchać. Ja nie wiem, jaka jest pańska siła rażenia, ja wiem, jeszcze coś mi tutaj. Panie burmistrzu, panie radny, ale ja nie wiem, mówię wyraźnie. Kupiliśmy tą działkę, 1 200 000 złotych, aby w perspektywie zabezpieczyć nasze interesy, jeżeli chodzi o tamte tereny. W tej chwili współwłaściciel to nie my wystąpiliśmy, tylko... Zaraz, chwileczkę, skończę. W tej chwili współwłaściciel, współużytkownik wieczysty wystąpił do nas z propozycją wykupienia drugiej połowy. I taką propozycję przedstawiłem dzisiaj Radzie Miejskiej. W chwili obecnej nie powiedziałem, Szanowni Państwo, że na tej działce mam zamiar budować budynek komunalny, tylko powiedziałem panu radnemu, i pan radny powinien pamiętać, że w chwili obecnej plan, miejscowy plan przewiduje w tym miejscu budownictwo wielorodzinne i usługi. I to była informacja. Pan radny zinterpretował tę informację jako fakt, że ja chcę tam budować budynek komunalny. Po pierwsze, a po drugie, budownictwo komunalne
No, szanowni państwo, czy jest czymś złym, tak, jeżeli my zabezpieczamy mieszkania dla mieszkańców, którzy proponują? Panie burmistrzu, mogę powiedzieć. Jestem przekonany, że wśród państwa znajdzie się pewnie znajomy, który mieszka w budynku komunalnym. Czy uważacie, że ten znajomy jest kimś gorszym? Nie, to są bardzo dobrzy ludzie. No właśnie. Tylko, ale... że ugrobienie gett i w jednym getcie umieszczanie wszystkich takich ludzi, czy chorych, czy z patologii, jest tragedią. A ja uważam, że w normalnych budynkach wielomieszkalnych powinno się wykupić 2-3 mieszkania i tam dać tych ludzi. Wtedy oni mają możliwość dojścia do normalności. A tak to jest patologia, się robi nawet z normalnych ludzi. I taka jest prawda. Proszę państwa, jeszcze raz powtarzam. Perspektywa, zresztą powiedziałem panu radnemu, że perspektywa budowy czegokolwiek na tym terenie jest tak odległa, że nawet nie ośmielę się powiedzieć lat, kiedy my tam będziemy ewentualnie budować. W chwili obecnej jest to działka inwestycyjna, którą możliwe, że przeznaczymy na sprzedaż. Ale wróćmy może do przodu.